Sponsorem programu Grunwald Anno Domini 2009 jest Urząd Gminy Grunwald. Jest 15 lipca 1410 rok. Trwają ostatnie przygotowania do bitwy pod Grunwaldem, jednej z największych w historii średniowiecznej Europy. Kto odniesie zwycięstwo? Król Polski Władysław II Jagiełło czy mistrz krzyżacki Ulrich von Jungingen? I najważniejsze, dlaczego do walki musi dojść? Była to tak naprawdę wojna o zachowanie wiary, ale tak naprawdę to taką propagandę głosili krzyżacy. To oni twierdzili, że ruszają przeciwko pogańskiemu królowi, który w owym czasie panował, nosił koronę Polski, i jego bratu Witoldowi, który teoretycznie zarządzał nowo powstałym państwem. Nie tyle, że nowo powstałym państwem, państwem, które od niedawna przyjęło chrzest Polski, ale cały czas oddawało jeszcze kulturę i wiarę pogańskim bożkom. Taka była oczywiście propaganda krzyżacka. A tak naprawdę chodziło o zabór ziem, o stworzenie jak największego, jak najsilniejszego państwa zakonnego. Na pole bitwy udali się rycerze polscy z połączonymi siłami litewsko-ruskimi, smoleńskimi, czeskimi, mołdawskimi i tatarskimi. Pomimo większej liczebności wojsk reprezentowaliśmy gorszy poziom pod względem uzbrojenia i wyszkolenia. A tak oto wyglądał decydujący moment. Wielki mistrz ruski Ulrich, tobie i twemu bratu śle przez nas heroldy swoje, te dwa oto miecze w pomoc rozbliżającej się walki, aby zobaczony mnie żywiej wystąpił z ludem, we mnie ociągając się do wojny. Pretekstem do rozpoczęcia walki były dwa nagie miecze. Krzyżacy, ażeby wyzwać Polaków na pole bitwy, czy też żeby ich obrazić, bo przeniesienie nagich mieczy było obrażeniem swojego adwersarza, i jest to pewna symbolika odnosząca się do tych dwóch mieczy podarowanych królowi Władysławowi Jagiele, który z wielką pokorą te miecze przyjął, a ruszył tylko do walki w imię Bożym. Potem król udaje się na mszę, aby pomodlić się przed bitwą. No i zaczynają się formować powoli oddziały, wszystkie przechodzić. Już dochodzi do ostatecznego starcia. We'll be right back.
zabity mistrz, wielki mistrz krzyżacki, rzucony na wóz, przewieziony zostanie do króla. Bitwa zakończyła się po 6 godzinach. Zwłoki Ulricha von Jungingena na żądanie króla odesłano do Malborka. Symboliczne miecze były przechowywane w wawelskim skarbcu, a potem w Puławach. Wywiezione do Rosji zaginęły, ale to nie jedyna z nurtujących wiele osób spraw. Pod Grunwaldem czy Stembarkiem, gdzie faktycznie doszło do starcia. Rozbieżności są tylko wśród historyków, bo w nazewnictwie niemieckim istnieje nazewnictwo Tannenberg. Dlatego też nawet później już ta rzeczywista bitwa pod Tannenbergiem w 14 roku, ona odbyła się gdzie indziej. Ona się odbyła pod Waplewem, Wielbarkiem, ale to był wtedy Ludendorffa adiutant Hoffmann, tak żeby przeciwstawić się tego zwycięstwu pod Grunwaldem, po prostu nazwali bitwę pod Tannenbergiem, że niby to był taki rewanż za 1410. Wynik bitwy miał zasadniczy wpływ na stosunki polityczne w ówczesnej Europie. Ostatecznie załamał potęgę zakonu oraz wyniósł dynastię Jagiellońską do rangi najważniejszych na kontynencie. Sojuszników było wielu. Do tej pory jest to największa bitwa Litwy, największa bitwa Białorusi. Także wielu było i wielu to zawdzięczamy. Kiedy cokolwiek się czyni, najsamszód trzeba zmiarkować, czy sił starczy. W więźniach, a i w sercu. I poddani zakonni, którzy wedle swego feudalnego obowiązku z armią naszą przybyli, niedobrymi okazali się wasalami. Wielu z zaproszonych przez zakon znamienitych rycerzy, widząc dysproporcje sił, wolało zrezygnować, przeczuwając klęskę. To już 599. rocznica bitwy. O tym wielkim wydarzeniu już od wielu lat przypominają przejezdne znajdujące się na polach dwa pomniki. Pomnik przedstawiający światowida patrzącego w stronę wrogów, czyli patrzącego, skąd się niebezpieczeństwo może zbliżać. To są te dwoje twarze rycerskie, patrzące spod przyłbicy i chroniące granic Polski. A maszty po prostu symbolizują chorągwie, które brały udział w bitwie pod Grunwaldem. Tradycyjnie już członkowie Bractw Rycerskich z całej Europy odgrywają wydarzenia z 15 lipca 1410 roku. Spektakl przyciąga kilkudziesięciotysięczne rzesze widzów. Z myślą o turystach na 600. rocznicę zostanie przygotowane specjalne pole namiotowe. Ponadto trwa remont muzeum, które w przyszłości ma być multimedialne. W 2010 roku zostanie także nagrany film poświęcony bitwie pod Grunwaldem.